Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiejszy fragment Ewangelii, zwłaszcza ostatnia jego część, jest jedną z inspiracji papieża Franciszka, z której to wyrosła adhortacja Ewangelii Gaudium. Najważniejszy właściwie tekst Franciszka do tej pory ogłoszony. Ewangelii Gaudium, programowy tekst, jak papież o nim często mówi. Tekst o ewangelizacji. Punktem wyjścia dla ewangelizacji jest doświadczenie tego, kim jest Pan Bóg. I ta Ewangelia dzisiejsza pokazuje, Bóg jest tym, który wychodzi do człowieka. Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie wychodzi do człowieka. To słowo wyjść pada dwukrotnie w zamknięciu dzisiejszej Ewangelii. Gdy było jeszcze ciemno, wstał, wyszedł z Kafarnaum, tak? Udał się na miejsce pustynne, czy gdzieś jakieś odosobnione, wokół Kafarnaum nie ma pustyni, ale miejsc pustych nie brakuje, więc poszedł się modlić. Wyszedł z Kafarnaum. Kiedy go znajduje Szymon, przyszły Piotr i pozostali, i chcą się dowiedzieć, dlaczego tak postępuje, to Jezus mówi: chodźmy gdzie indziej, bo na to wyszedłem. I to już jest inne wyszedłem. To nie wyszedłem z Kafarnaum, tylko wyszedłem od Ojca. Wyszedłem od Ojca. Mamy obraz Syna Bożego, który jak jeszcze niedawno w kolędach śpiewaliśmy, opuszcza śliczne niebo, tak? I obiera barłogi, to znaczy wychodzi z tej rzeczywistości Boga, z jego wewnętrznego życia, wychodzi ku człowiekowi, by stać się człowiekiem, by być przy człowieku. I to jest w Jezusie Chrystusie postawa stała. Znaczy nawet gdyby, tak jak tu jest w tym fragmencie,
uczniowie chcieli go zatrzymać, bo to właśnie odniósł wielki sukces, tak? Właśnie wieczór wcześniej pod drzwiami miał całe miasto. A więc jakby otwarła się ogromna przestrzeń do działania w Kafarnaum i wszystko by mówiło o tym, że dobrze byłoby tu zostać. To on, kiedy idzie się modlić, na modlitwie odczytuje to wezwanie, że trzeba iść dalej, że ten sukces w Kafarnaum go nie zatrzyma, tylko potrzebuje być w tym wyjściu ciągle ku ludziom. Nie stanąć w miejscu, które dawałoby mu poczucie satysfakcji, spełnienia i jakiegoś bezpieczeństwa. Nie. Muszę iść gdzie indziej, bo na to wyszedłem. Papież Franciszek z tego wyjścia Jezusowego wyczytuje dwie ważne postawy. Pierwsza jest taka, że Bóg jest tym, który ma inicjatywę. Nie czeka na to, aż ktoś przyjdzie do Niego, tylko wychodzi. Bóg ma inicjatywę. I oczywiście Franciszek konsekwentnie pyta też nas, na ile my w naszym postępowaniu, w tym, co się nazywa ewangelizacją, chcemy mieć inicjatywę. A na ile jest niestety tak, chyba jest niestety tak, że najczęściej nasze działanie jest reakcją na to, co się dzieje dookoła. Dość często całe nasze działanie jest zawężone do reagowania. A tymczasem w Bogu jest inicjatywa i w Kościele, który na modlitwie czyta Boga, intencje Boga, myśli Boga, zamierzenia Boga, w takim Kościele musi być inicjatywa. To jest właśnie to, w Ewangelii Gaudium jest takie pojęcie Kościół, który po polsku tłumaczą wychodzący, a dosłownie to jest Kościół w wyjściu. Kościół w wyjściu, w takiej postawie wychodzenia. Ale to jest Kościół, który ma inicjatywę, a nie tylko reaguje na to, co się dzieje. Zwłaszcza jeśli się dzieje coś złego, to wtedy reagujemy. Nie? I druga postawa, którą papież z tego pojęcia wychodzenia, z tego obrazu Jezusa Chrystusa wychodzącego wyczytuje, to jest pewnie to, co jest najsławniejsze z Ewangelii Gaudium, to jest to przejęcie przez pasterza zapachu owiec, nie? Że jak Bóg wychodzi z siebie, staje się człowiekiem, to zaczyna pachnieć tak jak człowiek. Jest tak dalece, wychodzi do człowieka, że przejmuje na siebie jego zapach i znowu, to jest to, co, czego by papież bardzo chciał, pragnął, oczekiwał od Kościoła i od tych, którzy w Kościele mają odwagę wychodzić ku innym, żeby zaczynali pachnieć jak owce. Więc inicjatywa i właśnie zapach owiec. Bardzo pięknie wpisuje się w tę Ewangelię dzisiejszą to myślenie o ewangelizacji, jakie pokazuje nam święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Znaczy, najpierw wyraźnie pokazuje, że dla niego źródłem w ogóle tej postawy ewangelizatora jest właśnie odkrycie tego, kim jest Bóg, jakie są pragnienia Boże. Paweł mówi, nie robię tego sam ze siebie. Ewangelizacja nie jest procesem, dziełem, które sobie sam wymyślił. Nie jest jego własną inicjatywą. Wtedy, mówi, miałbym tytuł do wynagrodzenia.
ale inicjatywa jest Boża, praca jest Boża, zamysł jest Boży. A on tylko w ten zamysł i w to działanie Boga się włącza w sposób absolutnie wolny. Będąc wolnym człowiekiem, poddaje się działaniu Bożemu. I to tak naprawdę oznacza, że nie jest dla niego powodem do chluby, że głosi Ewangelię, bo nie czyni tego z własnej woli, tylko spełnia obowiązek szafarza. Nie? Bardzo piękne słowo, pamiętam. Kiedyś arcybiskup Nowak nam to tłumaczył, że stoisz przy szafie, w szafie jest wszystko, ten, przychodzą ludzie, ty te szafy otwierasz i możesz dawać. Nie? To jest takie bardzo ładne. Kościół ma pełną szafę, ale nie, na szczęście nie swoich dóbr, bo co my byśmy mieli sami z siebie rozdawać. Natomiast w tej szafie jest cała masa darów Bożych. Jest Słowo Boga, są sakramenty, są charyzmaty, wszystko jest w tej szafie. Jesteś szafarzem, podajesz, ale to, co sam tego nie wyprodukowałeś, to nie jest od ciebie. Ale jesteś potrzebny przy tej szafie, no. Więc z drugiej strony ciekawe, jaka jest pensja szafarza. Nie mam tytułu do wypłaty. Nie mam tytułu do wypłaty. Ale z tego, że odkrył właśnie tego Boga wychodzącego ze swoimi darami, właśnie tego, który przygotował pełną szafę dla człowieka i chce się tym wszystkim dzielić, właśnie z tego, że odkrył, Paweł wyczytuje swój obowiązek. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Taki przejmujący komentarz do tego napisał papież Paweł VI, mówiąc, że jak my nie pójdziemy z Ewangelią, to Bóg dotrze do świata na inny sposób. Pan Bóg sobie poradzi, tylko nam biada. Tylko nam biada. Ale potem jest właśnie piękny fragment o tym, co to znaczy być tym, który wychodzi. To nie chodzi tylko o to, co zostawiam, tylko chodzi o to, ku czemu jest to wyjście, albo ku komu jest to wyjście i na czym ostatecznie polega. Nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich. I tutaj autorzy lekcjonarza przeskoczyli dwa wersety. Od razu skacząc do tego, dla słabych stałem się jak słaby, żeby pozyskać słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkich. Stałem się wszystkim, żeby pozyskać niektórych. Tamto dla wszystkich stałem się wszystkim jest jeszcze konkretyzowane w tym tekście, więc Paweł mówi, dla Żydów stałem się jak Żyd, dla tych, którzy żyli pod prawem, stałem się jak ten, który żyje pod prawem, chociaż tak naprawdę nie żyje pod prawem. Dla tych, którzy nie żyli pod prawem, stałem się jak ten, który nie żyje pod prawem, choć naprawdę podlegam prawu Chrystusa. Dla słabych stałem się jak słaby. To znaczy, mówi o wszystkich, do których wychodzi. Mówi, że kluczem do tego, żeby im zanieść Ewangelię, jest najpierw stać się jednym z nich. Stać się jednym z nich. I to jest to wyjście. Zostawiam siebie, żeby stać się jednym z nich. Jak staję się jednym z nich, to się otwiera przestrzeń do przepowiadania. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby pozyskać przynajmniej niektórych. Nie można głosić Ewangelii ludziom, na których mi nie zależy. Pierwsze pytanie jest, co mnie łączy z nimi? Tu widać, jakie było to wychodzenie Pawła do tych, którym głosił Ewangelię. Wychodził do nich nie jako sędzia, wychodził do nich nie jako prokurator, wychodził do nich nie jako ktoś zewnętrzny, jakiś nauczyciel, tylko wychodził do nich jako ten, który chce się stać jednym z nich.
lepszego przykładu na to nie ma niż brat Albert z brata naszego Boga, nie? Nie poszli za Panem, a za Panem pójdą? Nie, ja za nimi pójdę. Ja za nimi pójdę. Już nawet uważają mnie trochę za swojego. I stał się słabym dla słabych. Pozyskał słabych. To jest... Trzeba być wdzięcznym Panu Bogu za te czytania dzisiaj, w takim czasie, kiedy myślę, wszyscy w Kościele się zastanawiamy nad tym, w jaki sposób dzisiaj na nowo wyjść z Ewangelią. Wszyscy widzą tego potrzebę. Nie musi nas nikt o tym przekonywać za bardzo, że jest potrzebne nowe ogłoszenie Ewangelii. Jest potrzebna nasza inicjatywa, taka jaka jest w Jezusie. Nie wystarczy zredukowanie siebie, swojej obecności w świecie do reagowania. Nie wiem, na zasadzie chłopca w piaskownicy, który tupie i mówi, że ma rację, nie? Ale jeśli inicjatywa, jeśli wyjście, to najpierw trzeba się zapytać, co mnie łączy z tymi ludźmi, do których chcę iść. I czy tym, co mnie z nimi łączy, na pewno jest miłość, bo jeśli tak, to mam prawo głosić im Ewangelię, jeśli nie, to jest warte funta kłaków. To jest gdzieś obok tego działania Bożego w Jezusie Chrystusie. To jest obok. Jak jest obok, nie będzie skuteczne ani sensowne. To jest bardzo piękne słowo dla nas i bardzo aktualne. Niech się dzieje. Amen.